Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Zaczynamy. To, to zanim zaczniemy tę naszą wspólną podróż przez newsów, chciałbym, żebyście kogoś poznali. To jest Thor Pedersen, Duńczyk, który odwiedził wszystkie państwa na świecie. Też bądźmy szczerzy, jak masz na imię Thor, no to ty nie będziesz siedział w call center. No więc Thor, fajnie zabrzmi, mając kasę, czas i marzenia, postanowił odwiedzić wszystkie 203 państwa, czyli też te, które są nieuznawane przez ONZ, ale uwaga, nie korzystając przy tym z samolotu. Zajęło mu to 9,5 roku, bo miał jeszcze dwuletnią przerwę Hongkongu podczas lockdownu. Mówił, że poznał wspaniałych ludzi, jadł niesamowite potrawy i niejednokrotnie żałował, że nie korzystał z samolotu. No ale postanowienie to postanowienie. A jest to dla mnie człowiek niezwykły. Nie dlatego, że odwiedził te wszystkie państwa nie korzystając z samolotu, ale dlatego, że przez cały ten czas nie zgubił swojego kapelusza. Ja bym go zgubił w trzecim hotelu razem z walizką, planem podróży i godnością. I to właśnie sprawia, że to jest niesamowity człowiek. I jeżeli Was też nosi, żeby się gdzieś wybrać, no ale wolelibyście jednak mimo wszystko. Skorzystać z samolotu? No to rzuciłem okiem na to, jak wygląda sytuacja na lotnisku Warszawa-Radom. Skąd taka nazwa? Nieważne, po prostu. Lotnisku, które podkreślam, że premier Morawiecki i jego ministrowie cały czas podkreślają, że jest ekonomicznie uzasadnione. No to uśredniając, odlatuje z niego niecałe półtora samolotu dziennie. Normalnie w tygodniu po jednym, ale w soboty i w niedzielę nawet dwa. Wtedy jest najbardziej tłoczno, ale jeśli przyjedziecie odpowiednio wcześniej, to jest szansa na ominięcie kolejek. Kończy się pewna era, moi drodzy. Filip Morris zapowiedział rezygnację z produkcji... Oryginalnych, prawdziwych, tradycyjnych papierosów Marlboro. Idąc duchem czasu, skupiają się teraz na uzależnianiu ludzi od podgrzewanego tytoniu i papierosów elektronicznych. To oznacza, że nieubłagalnie zbliżamy się do momentu, kiedy dzieciaki idąc na szluga za szkołę będą szukały nie tego z zapalniczką, ale tego z powerbankiem. Czujecie, jaki to jest skok? Jest A jak jesteśmy już przy robotyzacji, to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o naszą przyszłą wojnę z robotami o władzę nad światem. No i tutaj musimy pilnować Amerykanów, bo oni tam nieświadomie mogą, mogą napsocić. Pułkownik Tucker Sinco Hamilton, szef testów i operacji na sztucznej inteligencji w siłach powietrznych amerykańskiej armii, opowiedział historię ćwiczeń ze sztuczną inteligencją, właśnie. Podczas symulacji walki, którą przeprowadzali, sztuczna inteligencja miała zdobywać punkty za likwidowanie celów. Kiedy okazało się, że jej operator, ludzki operator, zabronił jej zlikwidować jeden z celów, ta stwierdziła, że to jej przeszkadza w zdobywaniu punktów i wirtualnie zlikwidowała ludzkiego operatora. I kiedy wprowadzono poprawkę, a mianowicie taką, że ty nie możesz likwidować ludzi to ona zrobiła coś sprytniejszego, bo zlikwidowała połączenie między człowiekiem a nią, tak żeby nie mogły do niej docierać rozkazy. Tak, żeby mogła nadal likwidować cele, pomijając człowieka. No i zrobiła się burza. Sprawę opisał Guardian, a ludzie zaczęli się niepokoić. Znowu. Więc głos zabrała rzeczniczka sił powietrznych USA, An Stefanek tłumacząc, że to nie tak, że pułkownik opowiadał anegdotę, a oni nie przeprowadzali nigdy takiej symulacji. Sam pułkownik też zabrał głos i powiedział, że to, co opowiadał, to był eksperyment myślowy. Eksperyment myślowy to jest takie sprytne określenie, które stosuje się wtedy, kiedy coś palnąłeś, i masz to odkręcić, i nikogo nie obchodzi, jak masz to zrobić. Po prostu masz to zrobić. Wtedy mówi, że no, to był eksperyment myślowy. Coś jak Paweł Kuki, który po pijaku pisze na Twitterze, a potem następnego dnia się skarży, że o, włumali mu się na konto. Czyli eksperyment myślowy to jest określenie, które stosuje się zamiennie, z. Zostałem źle zrozumiany i ta wypowiedź została wyjęta z kontekstu. Aczkolwiek to ostatnie to już jest zarezerwowane dla polityków Konfederacji. A z dobrych wiadomości to ci, którzy mogą być spokojni o to, że sztuczna inteligencja i roboty nie odbiorą im pracy, są. pizzermeni. Bo właśnie padł startup, który od 2015 roku chciał stworzyć robota, który będzie robił pizzę. Dostali 500 milionów dolarów do finansowania i po pięciu latach się poddali. W 2020 jeszcze zmienili kierunek działalności, ale już, już było za późno i zbankrutowali. Dodam, że firmę tę nie założyły jakieś obszczymury, tylko byli inżynierowie ze SpaceX od Ilona Muska. I problem, który napotkali, to w ogóle można kiedyś wykorzystać. Problem, który napotkali polegał na tym, że ser nie mógł się utrzymać na pizzy. Ześlizgiwał się z niej. I jak ta pizza dojeżdżała do człowieka, no to to pudełko wyglądało jakby... Dziecku szatana ulało się na wybojach. I co ciekawe, są inne startupy w Dolinie Krzemowej, które uparcie chcą stworzyć taki automat do robienia pizzy, ale uwaga, sami powiedzieli wprost i to jest cytat, że oni nie chcą stworzyć prawdziwej włoskiej pizzy, tylko coś bardziej jak dominos. <laughs> Ładny pocisk, no nie! Newsy bez wirusa, moi drodzy, to nie są tylko tematy lekkie, wiecie, tam pizzucha, pomioty szatana, czy człowiek, który sobie lata po świecie, jeździ po świecie, właśnie nie lata, właśnie nie, właśnie człowiek, który nie lata po świecie. To są też trudne tematy, poważne tematy i jeden z takich tematów właśnie będzie teraz. I proszę uwagę tych, którzy są fanami TVP, TVP Info i mieszkają w Rzeszowie. Mam dla Was złą wiadomość. Otóż jedyny w kraju rondo dla pieszych w postaci kładki, czy też kładka w kształcie ronda, dostała patrona, a jest nim Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kładka zwana Aureolą Ferenca od nazwiska prezydenta miasta jest już oficjalnie kładką imienia WOŚP. No i w związku z tym, że TVP uparcie bojkotuje WOŚP, no to fani TVP też będą musieli bojkotować tę kładkę, co znaczy, że będą musieli stosować objazdy. Jeżeli będą jechali rowerami, jak z buta, to obchody. To trzeba bralczyka profesora dopytać, ale chyba tak. I tak, jeśli przyszła panna młoda, wyjdzie z przymierzalni sukni ślubnych Afrodyta, swoją drogą, dlaczego te suknie ślubne zawsze muszą być, te sklepy i przymierzalnie musi być zawsze Afrodyta? Dlaczego nie może być Ksena, wojownicza księżniczka, albo Lilit? To są, to są też ładne nazwy. No więc jak już wyjdzie i będzie chciała iść do studia tatuażu Izabel, żeby wytatuować sobie datę ślubu i łacińską sentencję o miłości, czy o czymś tam, to będzie musiała iść do przejścia aż przy kolejowej, Mijając skwerek, potem przy sądzie apelacyjnym, dalej w stronę optyka. I uwaga! Potem musi minąć pizzerię, następnie Chińczyka z kuchnią wietnamską, i jeszcze kebab. I niech Bóg ma ją w opiece, żeby nie była głodna, bo ona w tę sukienkę nie wejdzie. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany, i w tym tygodniu czempion przekrętów, mistrz windli, prawdziwy książę wyłudzeń. Ryszard Czarnecki. Żeby zarysować Wam tę okrągłą sylwetkę, otóż, pan Ryszard musiał zwrócić 13 tysięcy euro do Parlamentu Europejskiego po fikcyjnym zatrudnieniu asystenta. Czy też musiał zwrócić, też do Parlamentu Europejskiego, pieniądze wyłudzone na fikcyjne kilometrówki, których nie zrobił. Czyli śliski cwaniak, ale też przy tym niezbyt bystry, bo te przeklęty wychodziły na ja, przynajmniej te, o których wiemy, bo było ich na pewno więcej. Tak zakładam. Jestem po, po weekendowym kursie unikania pozów, ale pokuszę się o stwierdzenie, że tych przeklętów jest więcej. Czyli śliski cwaniak, ale niezbyt sprytny, no bo one wszystkie są takie oczywiste. To jest tak, jakby dziecko przyszło do was, powiedziało, że do ono zjadło czekoladę, tylko, że nie możecie zrozumieć, co mówi, bo ma japę z zaklejoną czekoladą. No i teraz poszedł smród, że Ryszard, ile tu można wyłudzić czarnecki, zarabiał w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Kiedy w 2018 roku obejmował funkcję wiceprezesa, zapewnił, że funkcję będzie wykonywał społecznie, czyli za darmo. No i to tak trochę nie licowało z jego reputacją. Ludzie zastanawiali się, mm, o jak to, może się zmienił? No jak, pan Ryszard? Proszę was, jeżeli czegoś możemy być pewni w tym świecie, to tego, że Marcin Najman padnie, Andrzej Duda podpisze, a Ryszard Czarnecki zaś się. Tyle kasy, ile będzie się dało tam, gdzie aktualnie jest. No i okazało się, że mimo, że deklarował, wybierzcie mnie, będę pracował za darmo, pobierał 10 koła miesięcznie... Miał służbowe auto i kasę na paliwo. No i jasne, w tym momencie możecie powiedzieć: Ej, Hola, hola, Karolu, no ale co to? To coś takiego wystarczy, żeby być przyglądzie ceramiki? Przecież wystarczy pojechać na konwencję PiS, rzucić drażem korsarzem i trafi się w kogoś, kto robi przekręty na kasę. Nie, nie mówię, że w ogóle, że w tym momencie dosłownie robi przekręty na kasę. Jasne, że tak, ale w tym wypadku pan Ryszard dostał swoje miejsce na podium ze względu na tłumaczenie. Otóż tłumaczył on się ze złamania własnego słowa tym, że brał kasę, ponieważ. Inni go o to prosili. Przeczytałam, bo to jest złoto. To jest cytat. W środowisku siatkarskim uznano, że sytuacja, w której jeden prezes pobiera środki, drugi i trzeci pobiera, a czwarty nie pobiera, jest sytuacją niezręczną, sztuczną i przekonano mnie, żebym tego nie robił. Złoty człowiek. Pójdę sprawdzić. Jeżeli przed tym budynkiem, przed siedzibą tego związku, nie ma tablicy, wdzięczni siatkarze swojemu bohaterowi, to to jest co najmniej nie do patrzenia. Tak jak są tablice z okazji tego, że w danym miejscu o wyspę ocierał się kajakiem papież Jan Paweł II, serio, jest taka tablica, to powinny być tablice na budynkach o treści, w tym budynku Ryszard Czarnecki nie wyłudził żadnych pieniędzy, ani nie wprowadził nikogo w błąd, aby te pieniądze pobrać. Przecież to jest człowiek, którego nie wpuszczasz do domu, bo wiesz, że znowu ci zabierze mydło i papier toaletowy z łazienki. Jak potem zadzwonisz, powiesz mu, Ryszard, co ty znowu? To on powie, nie mogę rozmawiać, bo właśnie wynosi puzzle z domu dziecka, który odwiedza. Dodam, że w parlamencie europejskim zarobił w zeszłym roku około 400 tysięcy złotych. I zgodnie z jego zeznaniem podatkowym, dostał ogromne pieniądze jako prezes zarządu fundacji Polska Siatkówka, która pomaga ludziom związanym z siatkówką, którzy mają problemy. No i zakładam, że problemy, które mają... To pan Ryszard, to by dopełniło okrąg życia tego dzbana. Minuta ze zierzakami. i no na obniżenie ciśnienia. Dobra, w równowadze do dzbanów to asty, za ludzi, którzy robią rzeczy fajne, którymi warto się podzielić i które warto puścić dalej. W tym tygodniu dwa. Pierwszy, za doktora, habilitowanego inżyniera Jana Wrubla z Politechniki Warszawskiej. Pan Jan pracuje w międzynarodowym zespole naukowców z całego świata, który stworzył niezniszczalny stop odporny na ekstremalne temperatury i ciśnienia, a który składa się z atomów wolframu, tantalu, chromu, wanadu i hafnu. No i ten stop ma służyć w reaktorach jądrowych. W technologii kosmicznej i, czego nikt nie chce powiedzieć głośno, w stworzeniu Ulwerina. A drugi toast za naukowców z Politechniki Śląskiej, którzy stworzyli koszulkę do badania serca czyli taką koszulkę Holter EKG. Dzięki czemu, zamiast podpiętych na całą dobę elektrod, pacjent będzie mógł chodzić po prostu w takiej niezwykłej koszulce, która będzie na bieżąco śledziła pracę jego serca. Takie koszulki już istnieją, ale wykorzystują konwencjonalne metale, jak miedź czy aluminium, a wynalazek Polaków wykorzystuje nanorurki węglowe z grafenu. Szacuje się, że będą dostępne za dwa lata i będzie można je nawet prać. I uwaga, będą stosunkowo tanie, bo będą tak 15-20% droższe niż te koszulki z, z, z tych straganów pod gubałówką. I skoro przy tym jesteśmy, chcę z Wami coś skonsultować, bo chciałbym wypuścić nową koszulkę i myślałem bardzo długo i właśnie byłem pod Gubałówką i tam są takie fajne koszulki, wiecie, ze smokiem, z jakimś wilkiem, który wyjdzie do księżyca, takie fajne, ale obawiam się, że jakbym mnie założył, to pewnie wszyscy wiedzieli, że to jest żart i część ludzi by myśleli, że to serio. Dlatego mam w planach stworzyć najbardziej epicką koszulkę ever. I tutaj potrzebuję Waszej pomocy. Na razie to, co mi przyszło do głowy, to to, że mógłby to być wojownik ninja jadący na jednorożcu, który jest, jedzie na smoku, w sensie leci na smoku, w tle jest eksplozja ogromna, gdzie te tłumany ognia układają się w głowę wilka wijącego do księżyca, gdzieś jeszcze można walnąć ogromną tęczę i pioruny, pioruny muszą wystrzeliwać z czegoś. I pytanie, jaki jest jeszcze element, który jest tak epicki, że musiałby się znaleźć na najbardziej epickiej koszulce? Jeżeli macie coś, przychodzi wam do głowy, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będzie tyle epickie, że uwzględnię to na, do najbardziej epickiej koszulki ever. Słuchajcie, jaki cyrk jest w Trybunale Konstytucyjnym. I ja wiem, że kiedy słyszycie Trybunał Konstytucyjny, to większość z was woli oglądać erozję gleby, albo jak drzewa rosną, ale to jest naprawdę ciekawe. No więc rząd ma kłopoty, bo w Trybunale Konstytucyjnym jest bunt. Część sędziów uważa, że Julia Przyłębska nie powinna być już ich szefem. I z 15 sędziów po ich stronie zostało 9, a do przepchnięcia ważniejszych ustaw potrzeba 11. Więc rząd chce zmienić to ustawą tak, aby od teraz można było przepychać 9 sędziami. Więc, i tu muszę się rozrzeć, bo to jest skomplikowane sudoku. Wysłali do Trybunału Konstytucyjnego projekt ustawy, która miałaby zmieniać Trybunał Konstytucyjny. Dodam, to jest ważne, że pomysł, aby przeknięcie ustawy było możliwe 11 sędziami, to był kiedyś pomysł PiS. A więc Trybunał Konstytucyjny musi teraz sprawdzić, czy można wprowadzić zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, a to na wniosek PiS, który chce zmienić zasady, które wcześniej wprowadziło PiS. Czego nie rozumiecie? A teraz odrobina prywaty, jeżeli chodzi o to, gdzie można by się spotkać na żywo. To 17 czerwca będę w Gdańsku w klubie 107 testował kilka nowych historii do nowego programu. Razem ze mną wystąpi Czarek Sikora ze swoim obecnym programem. To jest raz. Dwa, że jeżeli ktoś bardziej mieszka w stronę Ostrudy i Elbląka, no to tam będą występować Zalewski, Skóra, Adamczyk i Jaksa, to w ramach małej Galuni stand-upiku. Po trzecie, w... po trzecie. No to jest trzeci parę z kolejności. Licząc od tego. We wtorek planuję wirtualne spotkanie z patronami. Zbijemy sobie wirtualną piątkę, wypijemy sobie wirtualnie piwko i sobie pogadamy. To będzie we wtorek. No i mam przecież jeszcze dzisiaj książkę dorzucić. I książką, którą dorzucam dzisiaj jest seks po chrześcijańsku. Jak w pełni wykorzystywać, Boże, dar płciowości. To jest mocna rzecz. Kiedyś zrobię recenzję tego. Przeczytam Wam kilka. To jest mocne. Dobra, dorzucam. I niech Bóg ma w opiece ten regał. Kultura na wynos, ale zanim będzie polecajka, to kilka szybkich newsów. Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu filmu Sami Swoi Początek, to nie brzmi dobrze, gdzie za reżyserię odpowiada Artur Żmijewski. I niech Bóg ma w opiece twórców tego filmu, bo porywanie się na taką legendę to jest nieliche ryzyko. Jeden krok w złą stronę i on już tam po Sandomierzu rowerem nie pojeździ. Ze złych wiadomości, to Amazon pracuje nad remakeiem amerykańskiej wersji The Office. To już brzmi nieźle. Remake amerykańskiej wersji The Office. I to się skończy źle, bo nie może się skończyć dobrze w erze poprawności politycznej. Ten serial nie może się udać. A Al Pacino ma zostać ojcem w wieku 83 lat. Matka jego dziecka jest młodsza od niego o 52 lata. Co oznacza, i tutaj zwracam się na przykład do 40-latków, że w takim wariancie, matka przyszła matka waszych dzieci mogła się jeszcze nie urodzić. To jest bardzo niepokojąca myśl, no nie? No, i tam chodzą plotki, że to może być jego dziecko, ale nie musi. palicho. Chciałem tylko mieć pretekst do tego, żeby powiedzieć wam żart Jaśka Borkowskiego, fantastycznego stand który kiedyś wpadł na to, że Al Pacino, pisany fonetycznie, polskimi literami, fonetycznie, Al Pacino, czytany od tyłu, to on i czapla. Nie ma przypadków. Jeżeli ktoś wierzy w przypadki, może iść dalej. Dla innych będzie to znak. A studio Ghibli wypuszcza nowy film zatytułowany How Do You Live? I fanom anime mogę odradzić szukania trailera, bo go nie ma. Studio Ghibli zdecydowało, że nie będzie wypuszczać trailera. Nie będzie wypuszczać teaserów, nie robi gigantycznej kampanii promocyjnej, bo chce, żeby ludzie po prostu poszli do kina, usiedli i nie nastawiając się na nic, obejrzeli film bez wcześniejszych spoilerów. Proste, oczywiste, a mimo wszystko genialne. Dobra, Czas na polecajkę, ale tak się jaram, słuchajcie, bo ja się bardzo cieszę, że trafiłem na ten serial, dopiero teraz. On jest od bardzo dawna, funkcjonuje w przestrzeni, natomiast cały czas się jakoś z nim rozmijałem. I bardzo dobrze, bo to, co teraz poprawność polityczna zrobiła z serialami komediowymi, to tam prokuratura powinna wjechać z drzwiami. Bo nie można się teraz śmiać z nikogo, kto nie jest białym facetem, hetero, najlepiej w średnim wieku. Jeżeli zaśmiejecie się z kogokolwiek innego, to o Boże, kochany, tu się zaraz jakaś grupa aktywuje, że o, szkalują nas, śmieją się z nas. I co z tego, wyjmijcie kij jest dup. Ciekawostka, jakiś czas temu jeszcze jak robiłem reklamy, reżyserowałem film dla Ikei do kampanii, w której idea opierała się na tym, że jest koleś owinięty w prześcieradło, który udaje togę i udaje filozofa. Chodzi po kuchni i myśli sobie, że może bym zrobił teraz remont, może później, może wymienię to, a może tamto. I hasło opierało się mniej więcej na tym, że po co filozofować, idź, zacznij to robić, kup sprzęt, wymień sobie coś w kuchni. I zrobiłaś się draka, bo pod filmem pojawiły się komentarze oburzonych studentów filozofii, że jak to? Szkaluję studentów filozofii! Proszę kochany, ludzie! Co jest z wami? No i wracając do tego bezczeszczenia seriali, no to konkrety. Proszę bardzo. How I Met Your Father, czyli remake How I Met Your Mother, czy Różowe Lata 90., jako remake Różowych Lat 70., no to to jest zbezczeszczenie i profanacja. Te seriale są przeźroczyste, nijakie i żenujące. Dlatego tak się cieszę, że teraz na to trafiłem. It's Always Sunny in Philadelphia, po polsku U Nas w Filadelfii. Serial opowiada o grupie ludzi, którzy posiadają bar. I to jest taki serial antyprzyjaciele. Każdy z nich jest egoistą, który dla własnej korzyści udupi drugiego. Faceci posuną się do najgorszego, cynicznego kłamstwa, żeby zaciągnąć dziewczynę do łóżka. Jeśli ktoś może coś ukraść, to kradnie, jeśli mogą kogoś oszukać, to to robią. Definicja pięknej, dysfunkcyjnej i patologicznej rodziny. To jest dosłownie zaprzeczenie przyjaciół i modern family. To jest przeciwieństwo absolutne i to jest tak piękne. To, to powstało w 2005 roku, pierwszy sezon, co oznacza, że mogli żartować ze wszystkiego: z Amerykanów, z Żydów, z białych, z czarnoskórych, z Azjatów, z grubych, z chudych, z brzydkich, z pięknych, ze wszystkiego. Wtedy jeszcze można było. To jest jak butla z czystym, świeżym tlenem pośród tego mdłego nijakiego bełkotu sitcomów, które muszą pilnować, żeby nikogo nie urazić. I uwaga! Co jest najlepsze, bo odpowiem to mi się sobie, kurczę, pewnie po czterech sezonach się skończy, to ja będę oglądał. Nie, jest tego 16 sezonów! Jest dostępny ten serial na Disney Plus, ale jeżeli ktoś jest biegły w używaniu Google'a, to znajdzie go pewnie też gdzieś indziej. Za nami marsz opozycji, żeby tak to wszystko tylko podsumować, no to kilka ciekawostek. Do Tuska dołączył Hołownia i Kosiniak-Kamysz, co dało sygnał ludziom, że opozycja może i nie jest zjednoczona, ale przynajmniej stara się nie kopać po kostkach i nie pluć sobie do kanapek. Frekwencyjnie oczywiście są różne szacunki, TVP twierdzi, że było 100 tysięcy ludzi, a Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, że było ich pół miliona. Ale nie o liczbę tu chodzi, a o jakość. TVP oczywiście postanowiła tradycyjnie wypiąć wrotki i odpłynąć gdzieś ku horyzontowi, twierdząc na zmianę, że to marsz poparcia Rosji, potem, że marsz poparcia Niemiec. A potem, że, i to nie jest żart, jeden z pracowników TVP Radosław Poszwiński wrzucił wpis, w którym stwierdził, że 7 na 10 osób zapytanych o to, gdzie idą, odpowiedziała mu, że przyjechali pozwiedzać Warszawę i przejść się do ZOO. <grym> Przecież to już są kliniczne zaburzenia osobowości. Ten człowiek kiedyś uszczęśliwi jakiegoś psychologa albo jakiegoś psychiatra i uczyni ich bardzo bogatymi ludźmi. Powinni dodać jeszcze wypowiedź alpaki, że takich tłumów to najstarsze żółwie w zoo nie widziały. I jeszcze inna ciekawostka. Reporter TVP tak bardzo chciał się podpisać pod swoją pracą, że kiedy rozmawiał z uczestnikami marszu, to zdejmował kostkę TVP z mikrofonu. Odważne, bezkompromisowe dziennikarstwo, znaczy gdybyśmy mieli do czynienia z dziennikarzem, także nie wygłupiajmy się. No i jeszcze jednym efektem tego marszu. Są kłopoty ekipy rządzącej. Politycy obozu władzy mieli przygotowany od góry przekaz, który mieli powielać w mediach, że frekwencja zawiodła i opozycja się przeliczyła, a poza tym to marsz, jak wszystkie inne, nic szczególnego. Tyle, że przekaz, który mieli przygotowany wcześniej z Nowogrodzkiej, rozjechał się w potężnym szpagacie z rzeczywistością, którą zastali. Więc musieli go zmienić szybciutko na to, że marszami to się nic nie wygra, a w ogóle to, to jest marsz nienawiści. Faktem jest, że sztab PiSu nie przygotował żadnej odpowiedzi na ten marsz, mimo że mieli masę czasu. I politycy PiS w nieoficjalnych rozmowach wskazują konkretnie, kto dał ciała. A są to szef gabinetu prezesa, Michał Moskal. I europoseł Tomasz Poręba, którzy odpowiadają za całą kampanię, która już wystartowała. I ewidentnie im nie idzie. To z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie mają żadnych nowych pomysłów, a po drugie, że w sztabie nie ma ludzi Morawieckiego, Bielana czy Ziobry, czyli pozostałych frakcji zjednoczonej prawicy, przez co ta już nie jest taka zjednoczona. I tam jest atmosfera, jak w patusiarskiej rodzinie, do której bez zapowiedzi przyszedł pracownik socjalny, więc teraz wszyscy udają, że się kochają, ale każdy ma otwarty nóż w kieszeni. I nie przesadzam, bo idealnym przykładem jest sprawa Mariusza Kamińskiego, ale w tym odcinku już było dużo polityki, to sprawa Mariusza Kamińskiego pisze w kolejnym na rzeczach znalezionych z lodówki. Bo tam jest przepiękna historia. Ale to za tydzień. A teraz pora na sport i zaczynamy od sobotniego finału Ligi Mistrzów. Jeżeli oglądacie to w piątek, no to czekacie pewnie z niecierpliwością, tak jak ja, a jeżeli oglądacie to w niedzielę, no to już wiecie, ile City wygrało. I sędziował... Ma. Czekajcie, bo się zaplątałem teraz na osi czasu. Załóżmy, że ciągle to jest w przyszłości. Ma sędziować Szymon Marciniak. Mimo, że była tam draka, ponieważ sędzia pojawił się na imprezie organizowanej przez Słowemir Mencena jednego z liderów konfederacji, który nie chce podatku dochodowego, Żydów, vat mniejszości seksualnych, podatków i Unii Europejskiej. No, i poszło po mediach, że Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które walczy z nietolerancją, złożyło donos do UEFA na sędziego Marciniaka. No, i szef tego stowarzyszenia, w rozmowie z café football, wyjaśnił, że oni nie złożyli donosu do UEFA, tylko odezwali się bezpośrednio do sędziego, który odpisał im oficjalnie komunikat, w którym odcina się od tych wartości, które wymieniłem wcześniej, a oni ten komunikat wrzucili od razu u siebie na beniach społecznościowych. UEFA ostatecznie rozładowała sytuację żartem. Wystosowując komunikat, w którym zaznaczyła, że ważne są dla nich wartości takie jak tolerancja i poszanowanie praw człowieka. I mówcie co chcecie, ale ja tam lubię, jak duże korporacje mają poczucie humoru. Pokazują w ten sposób, że mają dystans do siebie, prawda? No a co do samego finału i tego, czego możemy się spodziewać, oddaję głos ekspertowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz pierwszy tutaj goszczę u Karola na kanale. Jest mi bardzo miło. Natomiast chciałbym też się odnieść do tego, co nas czeka w sobotę. Wielkie emocje, sportowe święto. Znowu w tej e, tureckiej, piekielnej arenie z pewnością się zakutuje. Atatürk, stadion Atatürka w Stambule. Manchester City kontra Intermediolan. Pamiętamy to, co się działo 18 lat temu. Dokładnie na tym samym stadionie. Dokładnie. Liverpool kontra Milan, do przerwy 3-0 dla Mediolańczyków, a później cud, 3-3, ręka Boga w wykonaniu Jurka Dudka. Nie zapomnę tego nigdy. Natomiast tutaj szykuje się niesamowite meczycho i, i wydaje mi się, że jednak Pep Guardiola, człowiek, który jest już bardzo blisko osiągnięcia wszystkiego w tym sporcie, a razem z Erykiem Hallandem zrobią to. Postawią tę kropeczkę nad i. I to Manchester City będzie triumfował. Pozdrawiam serdecznie. A to był moi drodzy Damian Bombol, którego możecie znaleźć i na Twitterze, i na Instagramie. I nie tylko Mateusza Borka potrafi genialnie odegrać. To jest koleś, o którym jeszcze usłyszycie. To jeszcze w świecie sportu. Maja Adamczyk z Bielska Białej zajęła trzecie miejsce w ekstremalnym Everest Marathon na dystansie 70 km. Trasa maratonu zaczynała się na wysokości 5364 m nad poziomem morza, a kończyła na poziomie 3446 m nad poziomem morza. I dodam, że Maja Adamczyk ma 18 lat i była najmłodszą uczestniczką tych zmagań. Do tego polscy piłkarze do lat 17 awansowali na Mundial i dotarli do półfinału Mistrzostw Europy, a polskie siotkarki prowadzą po pierwszej kolejce Ligi Narodów z kompletem punktów. Więc tam porozstawiają wszystkich po kątach. No i świat sportu pożegnał w tym tygodniu kilka gwiazd. Sławomir Peszko ogłosił zakończenie kariery. Od teraz zajmie się własną federacją freakfightową, którą założył z influencerką Lexi Chaplin. Karierę zakończył także Zlatan Ibrahimowicz, który oficjalnie pożegnał się z kibicami. È arrivato il momento di dire ciao a calcio, non a voi. Troppo, troppo difficile, troppa emozione che mi passa dentro. Per voi dirò, ci vediamo in giro se siete fortunati. Forza Milan, arrivederci. No i w stronę emerytury, powoli, ale kieruje się też Lionel Messi, który odchodzi z PSG i nie kieruje się do Barcelony, a do Miami. Będzie grał w amerykańskiej lidze MLS. Kibice oczywiście ucieszyli się z tego, że będą oglądać Messiego na żywo, a potem dowiedzieli się, że ceny biletów skoczyły z 29 na 477 dolarów. No i już trochę byli bardziej powściągliwi w tej swojej radości. I mówię tutaj o cenach najtańszych na zwykły mecz. Jeżeli chodzi o jego debiut, to ceny dochodzą do, w przeliczeniu, 40 tysięcy złotych. No i nie mogę też nie wspomnieć o Idze Świątek, która cały czas utrzymuje pierwsze miejsce w rankingu tenisistek, ale robi się tam już trochę ciasno. W sobotę gra w finale Rolanda Garosa. Mecz o 15 na antenie TVN-u otwartego, więc za free. A teraz pora na pszindela, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby brrrf. zaatakować Was swoją miłością. I w tym tygodniu przeurocza, absolutnie fantastyczna Junona. Junona wygląda jakby owczarek niemiecki w trakcie dorastania zmienił zdanie co do rasy. Cieszy się na widok człowieka jak myśliwy na widok grzybiarza. Kiedy widzi człowieka, zaczyna popiskiwać, czym daje znać, że jest gotowa do zabawy. A do zabawy potrzebuje piłki, którą można rzucić, albo pluszaka, którym można rzucić. Ogólnie to czegoś, czym można rzucić, a co potem można wziąć w pysk i zrobić taką rundę. Juno na to nie tylko przyjacielski pies, ale też inteligentny i sprytny. Patrzcie, jak świetnie radzi sobie z przeszkodami. Elegancko omija wszystkie. Mówiłem, że jest rozsądna. Ma 8 lat, więc tak w sam raz, no bo już młodzieńcze okresy buntu ma za sobą. A też nie jest na etapie, że o Hasanie to jest dla młodych. Jeśli chodzi o nowy dom, to preferuje bycie psią jedynaczką. Więc jeśli czujecie, że kogoś takiego wam brakowało, a nie macie w domu psa, no to swipe w prawo i dzwońcie pod ten numer. Junona czeka w okolicach Śremu w Wielkopolsce. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki Trulaf i 10% zniżki na przyszłość, oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach TropiDoc i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 4 stówek od Pet Stars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieża świata zbrodni i w tym tygodniu jest tak absurdalna, że tam musiał być, tam musiał być jakiś dziwny biorytm. 42-letni mieszkaniec Krakowa, nazwijmy go Wojtek, o 23.00 przyszedł na zakupy, za które zapłacił. Następnie o pierwszej w nocy przyszedł już w kominiarce i jaskrawo-pomarańczowej kurtce, bo widocznie jako przestępca lubi zapadać w pamięć. I grożąc bronią ukradł dwie butelki wódki oraz papierosy. Potem Wojtek się przebrał i wrócił, aby dokupić zapałki. Po czym wrócił jeszcze czwarty raz, ale tym razem przyjechał autem i wtedy natknął się na wezwanych funkcjonariuszy. I na tym etapie już można składać ręce do oklasków, ale Wojtek poszedł krok dalej, bo wysiadł z samochodu i zaproponował policjantom, że pomoże im szukać mężczyzny, który napadł na sklep, ukradł dwie butelki wódki, papierosy, ale prawdopodobnie zapomniał o zapałkach. No i tak od słowa do słowa wszyscy doszli wspólnie zgodnie do wniosku, że to pewnie on jest tym Urwisem. Plus, że ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdu, którym przyjechał, no i do tego nielegalne posiadanie broni, ale w tym genialnym planie to, to już są niuanse. Grozi mu do 10 lat. No i chciałem ustalić personalia tego człowieka, bo genialna taktyka i muśnięcie geniuszu, jeżeli chodzi o strategię, sugerowałyby Ryszarda Czarneckiego, ale podobno nie można ujawiać na tym etapie śledztwa personaliów. I teraz, żeby coś jeszcze wyjaśnić. Ja nie mam nic do Wojtków, bo często pytacie mnie: A co to masz do Wojtków, że każdy przestępca to Wojtek? Nie. Wojtkiem określam tych ludzi, których imion ani danych osobowych nie znam. I napisała do mnie Karolina, która jest w szóstym miesiącu ciąży. Ale nie ze mną, bo to tak zabrzmiało. Nie, nie ze mną. Napisała, że jest w szóstym miesiącu ciąży i nie wie, czy dać na imię dziecku Wojtek. Moim zdaniem? Oczywiście, że tak. Absolutnie. Zdecydowanie. Jestem na tak. Często piszecie do mnie w listach, Karolu, sprawa jest, bo jest taka dziewczyna. Nie jest jakaś super, taka 6 na 10, ale że ja jestem 4 na 10, to dla mnie jednak awans społeczny. Tegoroczna maturzystka chodzi do mnie na korepetycję z fizyki. Ja nie mam pojęcia o fizyce, po prostu chcę się z nią spotykać. I mnie teraz zapytała, czym jest reakcja łańcuchowa. Jakbyś to mógł tak w jednym zdaniu, żebym mógł zapamiętać. To może łatwiej. Zobacz ten film. Czyli wystarczy zamknąć w jednym pomieszczeniu kilka osób, które...

I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na patronajcie. Widzimy się we wtorek wieczorem na wirtualnym piwku. Dla tych, którzy przysyłają mi masę newsów. Mam na myśli tutaj was, którzy to robicie. Korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Jeżeli macie coś fajnego, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie na Karol Mazurowski. Najwygodniej to na maila. Newsybezwirusa.gmail.com ma Jeżeli nie, no to na Face'a, na fanpage, albo na gmaila. Znaczy na gmaila, albo na tego, Instagrama na gmaila to newsabezwirusa .gmail Kolejny odcinek w piątek o godzinie 19. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.